Hej kochani, jeżeli jeszcze nie widzieliście wczorajszego filmu, gdzie pokazywałam wam open boxa z kosmetykami Kat Von D, to koniecznie zobaczcie. Dziś nagrywam test na żywo tych kosmetyków. Sorry, że seplenie, mam nowe szyny na zębach, nie wiem czy je widać, ale już zęby mi się bardzo wyprostowały, także za 2 miesiące pojawi się już ostateczna recenzja, bo wtedy mam termin, kiedy kończę nosić aparat. Kochani, mam tutaj kilka fajnych kosmetyków. Jeżeli widzieliście wczorajszy film, no to wiecie o co chodzi. No i zaczynamy makijaż. Nie kupiłam bazy Kat Von D, ale w Sephorze dostałam próbkę tego primera z Too Faced Hangover z wodą kokosową. Bardzo chciałam go spróbować i Szusz mi go strasznie polecała, więc teraz nałożę go na buzię. Jak zwykły krem. Nie jest taki silikonowy czy coś, tylko bardziej kremowy. Pachnie jak woda kokosowa, rzeczywiście. On ma mocno nawilżać i wyrównywać skórę. Jak widzicie, troszeczkę mnie wysypało tutaj po przyjeździe ze Skandynawii. Darek miał to samo, także no wiecie, nowa woda, inne jedzenie i momentalnie wysypuje. Także dziś potrzebuję większego krycia, to dobrze, że akurat mam te kosmetyki. Pierwsza rzecz to będzie Lock It Concealer, który jest no bardzo dobrze znany, jeżeli chodzi o kosmetyki Kat Von D. Tak naprawdę to był pierwszy kosmetyk, na którym chciałam położyć moje łapy, bo podobno dobrze kryje. I to jest kolor Medium 22, oryginalnie Medium. Kosmetyk ma bardzo dużą pojemność, co mnie zdziwiło, że aż 17 ml, naprawdę dużo, połowa tak naprawdę, nie wiem, podkładu. Jeżeli chodzi o aplikator, to jest taki. Nakładam na wierzch dłoni i wezmę sobie syntetyczny pędzelek i nałożę pod oczy. Kolor, jak widzicie, jest właśnie średni. Nie chciałam bardzo jasnego, bo nie chciałam efektu pandy. Nie chciałam mieć bardzo jasnych takich plam pod oczami, jednak wybrałam sobie taki bardziej kolor neutralny, beżowy. Ale on mocno kryje. O kurczę, chyba za dużo go nałożyłam. I tu troszeczkę wokół nosa, gdzie mam zaczerwienienia. I może po prostu użyję sobie Glam Brush OV2, żeby go rozprowadzić. No jak widzę, kosmetyk się dobrze wtapia i bardzo dobrze kryje. Fajnie kryje, ale nie jest jakiś bardzo ciężki, wiecie? Naprawdę spoko. Zaraz wam zresztą pokażę z bliska, jak będziemy robić oczy. To był korektor. Pierwsze wrażenie ok. Teraz podkład. W podkładzie słyszałam różne opinie. Niektórzy mówią, że szkoda kasy. Ja już go kilka razy na wyjeździe użyłam, bo nie mogłam się powstrzymać. I powiem wam, że on mi bardzo przypomina, ale to bardzo mi przypomina Revlon Colors Stay. Jeżeli chodzi o zapach, o wykończenie. Niby ma być matowe, ma być długotrwałe, bardzo długo się trzyma rzeczywiście i no bardzo podobny do Revlon Colors Stay, więc myślę, że to Revlon Colors Stay jest zamiennikiem tego. Kolor Medium 52, też nie chciałam bardzo jasnego, latem jestem bardziej opalona. Mamy tutaj 30 ml i bardzo fajne opakowanie, takie z różą, którą musimy zdjąć, to jest róża taka zabezpieczająca, żeby odsłoniła się pompka. Dwie pompki. On pachnie jak Revlon Colors Stay, przyrzekam wam. Ok, i rozprowadzam na całej buzi. Nie wiem, gdzie mam duży pędzel, więc nałożę mały. Widzicie, jak mocno kryje? Tu będzie widać po tych wszystkich zaczerwienieniach, jak dobrze kryje. Tak, jest to podkład bardzo kryjący, bardzo kryjący. Prawie wszystko mi zakrył. Ja jeszcze sobie teraz wezmę troszeczkę korektora, bo już nie chcę drugiej warstwy podkładu. Wezmę troszkę korektora i nałożę na niedoskonałości. Korektor jest bardziej beżowy, on jest bardziej różowy. Tworzę troszkę maskę, dlatego trzeba uważać z aplikacją, dlatego nie nakładam drugiej warstwy. Ale wiecie, Revlon Colors Stay też jest ciężki. Dlatego mówię, to jest podkład dla cer problematycznych, jak macie dużo do zakrycia. Powiem wam, że gdybym miała wybrać, to wybrałabym jednak korektor niż podkład. Wygląda ładnie na buzi, oczywiście wyrównał kolor, no nie mówię, nie narzekam na to, ale podobny efekt uzyskamy tamtym produktem. Teraz puder. Stwierdziłam, że chcę mieć jakby pełny makijaż twarzy. I to jest puder właśnie z tej samej serii Lock It. Powder Foundation. I kolor, który mam, to jest Medium 52, czyli ten sam, co podkład. Puder wygląda tak. Piękne opakowanie. Wow. Tu mamy puder z lusterkiem. Tu mamy gąbeczkę, taką, którą lubię, czyli grubszą, silikonową. Ale tą gąbeczką nie będę nakładać produktu, bo nie chcę mieć aż takiego mocnego krycia. Użyję pędzla do twarzy. Takiego dużego. A rzeczywiście mocno kryjący. W Sephorze też dostaniecie podobne pudry. Niestety, jeżeli chodzi o róż i bronzer, no nie kupiłam sobie tamtej palety do konturowania, więc wykorzystam gdzieś moją paletę z Too Faced.
I po prostu nałożę sobie light cocoa. Rozmawiałam z dziewczynami z Sephory na temat właśnie marki Kat Von D i wiem, że bardzo trudno jest zorganizować wejście takiej marki do Polski. To nie jest tak, że wiecie, Sephora sobie pisze do Kat Von D i mówi: słuchaj, chcesz być w Polsce w Sephorach, w naszych sklepach? No tak to nie wygląda, tutaj jest problem z dystrybucją, z cenami i z tym wszystkim, także to jest ciemne. Także myślę, że będzie, ale dopiero za jakiś czas. Na razie wchodzi NARS i to jest duży krok dla Sephory w Polsce, żeby NARS się pojawił. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to Glow Kit z Anastasii i kolor, który dziś wybiorę, to będzie Crushed Pearl. Tutaj jest tam szczyt. Ale ładne. No dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o podkład, o twarz. I przechodzimy do oczu. I tak wygląda podkład i korektor i wszystko z bliska, i puder, i bronzer, i wszystko. Jak widzicie, taka delikatna jakby maska jest, ale wszystko jest ładnie zakryte, więc mimo wszystko efekt mi się podoba, jaki uzyskałam. Paleta nazywa się Shade Light i to jest paleta do oczu. W bardzo podobnym opakowaniu była do twarzy, a ta jest właśnie do oczu. I wygląda tak. Piękna paleta, mocno napigmentowana. Jak ją zobaczyłam, mówię, muszę ją mieć po prostu. Muszę po prostu ją mieć. Nie kupiłam bazy pod cienie, dlatego użyję bazy z Urban Decay Primer Potion w kolorze Eden. No dobra, w takim razie zrobię sobie makijaż tymi cieniami. I powiem wam, że był też dostępny fajny pędzelek, ale go nie kupiłam, bo pędzelek kosztował tyle co Tattoo Liner. A jednak wolałam kupić sobie Tattoo Liner niż kolejny pędzelek. Pędzelków mam naprawdę dużo. Zacznę sobie od jasnego koloru, może od tego beżowego. One są naprawdę mocno napigmentowane, trzeba otrzepywać pędzelek. I wszystkie kolory są matowe, one służą do jakby konturowania oka. Można nimi konturować nos, można używać do brwi. Cienie się trochę sypią, nie powiem. Nie powiem, że nie, bo tak. Teraz ten kolor, bardzo ładny taki bazowy, ale wchodzi w ciepłe tony. Często ostatnio właśnie używam od powrotu. Bardzo fajne jest w ogóle lusterko. I tu tak na środek powieki. Teraz zewnętrzny kącik, może któryś z tych ciepłych kolorów. I widzicie, te ciemne kolory też są mocno napigmentowane. Wezmę ten jaśniejszy kolor i nim będę rozcierać ten ciemny. Teraz ten pryszcz tutaj będzie mi przeszkadzał i będzie mi tu wchodził w make-up. Będzie wam się wydawało, że jestem krzywo pomalowana przez to. Okej, już mi się podoba. Tutaj na żywo to wygląda intensywniej niż w kamerze. Może troszkę jeszcze przyciemnię jakimś brązikiem. Mam tutaj takie czekoladowe, rude brązy. Widzicie, jak intensywne są te kolory? Teraz nakładam taki bardziej rudy z tej palety. Teraz jasny. Z tą paletą jest tak, że nie mogę przestać po prostu tutaj dokładać, bo cienie są takie ładne. Wezmę sobie mniejszy pędzelek i zaznaczę dolną powiekę. Może tym szarawym kolorem. Tak tylko tu do połowy. I troszkę jeszcze jasnego cienia na dół. Widzicie co, ta baza jest fajna, ale za bardzo lepiej mi się skóra pod oczami teraz przez nią. Jak widzieliście we wczorajszym haulu, dostałam takie małe tattoo linery przy moich obu zakupach, bo kupowałam na dwa razy. A duży mam w oryginalnym opakowaniu i brązowy, i czarny. I słuchajcie, to jest najlepszy liner na świecie. Nie przesadzam, on idzie jak masełko, ma tak cieniutką końcówkę. Powiem wam, że nigdy jeszcze kreski nie były taką przyjemnością jak z tym linerem. Naprawdę, sama przyjemność malowania, no jest to bardzo, bardzo przyjemne. I robiłam już nim różne kreski, i duże, takie jak dziś, i mniejsze, i wszystkie mi się malowało naprawdę dobrze. Słuchajcie, ja jestem zachwycona tym linerem. Nigdy nie miałam lepszego. Jestem zachwycona cieniami, ale linerem to już w ogóle. Tattoo liner to jest mój ulubieniec. Nie mam tuszu Kat Von D, bo stwierdziłam, że tuszu nie będę kupować. Tuszów to ja mam dużo, więc dziś będę po prostu używać mojego, mój Better Than Sex z Too Faced. Jeśli chodzi o brwi, to też nie kupiłam produktu do brwi, więc użyję dziś Anastasii Beverly Hills w kolorze blond. I już do was wracam, jak tylko skończę sobie brwi. Teraz popryskam sobie całą twarz moim sprayem z Clinique, takim nawilżającym Moisture Surge. I chcę, żeby po prostu ten podkład i puder ładnie mi się wtopił, ładnie mi się wchłonął, bo w tym momencie niestety
ten efekt jest bardzo taki ciastkowy. I chcę, żeby po prostu naturalnie to wyglądało. Ostatnim produktem, który tutaj mam, jest pomadka do ust. Nazywa się Everlasting Liquid Lipstick, czyli płynna pomadka, taka mega, mega trwała. W kolorze Lolita. I tak wyglądają szminki Kat Von D. Kolor jest taki brązowo-nudziakowy, bardzo ostatnio modny. Taki podłużne opakowanie. Trochę mi się kojarzy z takimi dawnymi czasami, tanimi błyszczykami. I aplikator jest taki tradycyjny, taki zwykły, 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 taki zwykły na patyku. A zaraz zobaczycie, jak wygląda kolor i troszeczkę więcej Wam o nim opowiem. No jak widzieliście, troszkę się męczyłam, bo nie jest to kosmetyk, który łatwo się rozprowadza. Niestety tutaj potrzebna jest jakaś konturówka. Kolor jest bardzo ładny i jak widzicie, nie jest to taki typowy matowy błyszczyk. On teraz zaczął matowieć i zaraz będzie matowy i nie będzie się przenosił, to jest ok, ale na początku jest bardzo satynowy, bardzo kremowy. Efekt mi się naprawdę podoba, ale ten błyszczyk wygląda najlepiej po czasie, kiedy się już go troszkę zje i nałoży się balsam do ust na przykład i US, to wtedy wygląda super. No i mamy efekt końcowy. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba. Co do kosmetyków, mogę wydać w końcu moją opinię, bo już jakiś czas ich używam. Troszeczkę żałuję zakupu podkładu i pudru. Uważam, że to są kosmetyki, które spokojnie zastąpimy innymi, chociażby właśnie Revlon Colorstay. Puder znajdziemy podobny w Sephorze, by Sephora. Dobrze kryjące, on trochę ciastkuje się na twarzy i niestety ten makijaż wygląda bardzo ciężko, tak przynajmniej w rzeczywistości. Korektor jest fajny, nie wiem jeszcze jak pod oczami, bo jeszcze na tyle go długo nie używałam, także będę Wam dawać znać. Fajne jest to, że ma dużą pojemność, kolor mi się wydaje spoko. Jestem zachwycona paletką cieni, czaiłam się jeszcze na tą drugą Monarch, ale tamta niestety ma bardzo dużo, oprócz burgundów, takich srebrnych odcieni, których ja na co dzień nie używam, bo uważam, że mi nie pasują. Także po prostu leżałaby i jej nie kupiłam. Jestem zachwycona Tattoo Liner. To jest po prostu najlepszy liner, jaki miałam do tej pory. Czytałam różne opinie, ale w większości pozytywne. I kupiłam sobie zapas, dlatego właśnie kupiłam ich więcej, bo liner jest niesamowity, jest dobry dla początkujących, zastyga na matowo. Jest po prostu piękny. Produkt do ust mi się podoba. Tak jak Wam wspomniałam, ja go lubię po jakimś czasie, kiedy już go trochę ponoszę. Plus jest taki, że faktycznie nie czuć tutaj takiego wysuszenia jak przy niektórych błyszczykach, takich płynnych, matowych, tak jak na przykład MAC. Daje taki efekt bardziej kredy, nie jest taki welurowy. On rzeczywiście nie zostawia żadnych śladów. Nic po prostu, także możecie się spokojnie całować, możecie jeść. On się trzyma na ustach. Nie jest bardzo trwały, rzeczywiście zobaczyłam, że nie jest bardzo trwały, trzeba go w ciągu dnia poprawiać. Także jest to taki produkt pośredni. Nie jest właśnie ani trwały, ale nie daje też takiego suchego wykończenia. Niby mat, ale taki troszeczkę satyna, no nie wiem. Kolor mi się podoba, ta Lolita, naprawdę ładny kolor i myślę, że jest całkiem fajny. Także dajcie mi znać, czy mieliście któryś z kosmetyków Kat Von D, czy czaicie się, czy nie możecie się doczekać, żeby weszło do Polski. A może jesteście niezadowoleni z jakości tych kosmetyków i uważacie, że są za drogie. Mam nadzieję, że moje filmy Wam pomogły przy wyborze i ewentualnych zakupach. Jeżeli tak, zostawcie kciuki do góry. No i jeżeli lubicie szykować się ze mną Get Ready With Me, to też zostawcie mi kciuki, to będę takie filmy nagrywać częściej. To już tyle na dziś, do zobaczenia niedługo, pa pa!